Baraja by tego lepiej nie wymyślił. Zakładając, że nie mam maski i chcę wejść tam do polskiego sklepu, ale do polskiego sklepu nie mogę wejść z powodu takiego, że nie mam maski na twarzy, że w ogóle nie posiadam maski. No to cóż, obok jest sklep, który sprzedaje maski. Patrzcie. Sprzedajemy maski i rękawice. Fantastyczna sprawa. No to co? Nic, tylko udać się do tego sklepu. A tu mamy... Nie masz maski, nie masz wejścia. No mask, no entry. Bez maski nie wchodzimy. Sprzedajemy maski i rękawice. Pytam się, to jak ja mam kurwa kupić tą maskę, żeby wejść do polskiego sklepu? Jeśli tu, gdzie maski sprzedają, też nie mogę wejść. Baraja by tego nie wymyślił. To tak jakby nazwać zakład pogrzebowy Radość albo, nie wiem, spółdzielnia pracy Fajrant. Tak mniej więcej to wygląda. Znalazłem coś głupiego.